Cześć, witam Was bardzo serdecznie, a dzisiaj mam dla Was recenzję sprzętu, jakim jest iPad mini z ekranem Retiną. iPad mini jest to druga generacja iPada mini. Pierwsza oczywiście była bez ekranu z Retiną i miała procesor A6. W tym przypadku mamy tutaj procesor A7 i wyświetlacz o przekątnej 7,9 cala i o rozdzielczości 2048x1536, co oznacza nam, że mamy 326 pikseli na cal. Ogólnie Apple co rok prezentuje nowy model naszych tabletów. Tym razem zaprezentował, no tak jak już wcześniej wspomniałem, jakby drugą generację iPada mini. Drugą generację, która nie mogła obejść obok mnie tak bezkarnie. Zdecydowałem się na zakup tego mniejszego modelu, bo miałem bardzo duży nacisk ze strony znajomych, żeby kupić ten większy. Jednak byłby on dla mnie nieporęczny, dlatego wybrałem sobie ten mniejszy. Co tu mogę jeszcze dodać na samym początku? Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o sam procesor, który zmienił się względem poprzednika, już nie wspominając o ekranie, o którym za chwilę powiemy, mamy tutaj procesor A7, czyli tak naprawdę architekturę ogromnej wagi. Mogę powiedzieć, że ten procesor A7 jest naprawdę widoczny i jeżeli ktoś posiadał procesor A6 i przesiadł się na A7, no to czuć, ale to bardzo czuć naprawdę różnicę między tymi procesorami. Ogólnie iPad względem wyglądu nie zmienił się praktycznie nic. Mam tutaj troszkę odmienioną baterię. Tym razem trzyma nam ona do 10 godzin, co oznacza, że ten tablet jest gotowy do naprawdę ciężkiej pracy. I szczerze powiem, sprawdza się jak najbardziej w porównaniu do choćby iPhone'a, który wytrzymuje mi o wiele mniej. I chciałbym właśnie taką baterię z tego iPada w iPhone'ie. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? No do tego iPada to przede wszystkim jest bardzo dużo różnego rodzaju etui, jest ogromny wybór od tych oryginalnych z Apple'a po jakieś tam amerykańskie różne etui, które no powiedziałbym nie są jakieś specjalne tanie. Te etui, które otwierałem Wam na naszym kanale, odpakowywałem, kosztowało mnie chyba 160 zł i to w sumie jest taka tylko przylepka na ekran, no plus podstawka. No ale no i to się nazywa, o ile dobrze pamiętam, chyba Smart Cover, ale jest jeszcze Smart Case, który, o ile dobrze pamiętam, ma jeszcze tył taki, do którego możemy oczywiście wsadzić nasz tablet. No powiem szczerze, kupowanie czegoś z Apple'a wiąże się z tym, że po prostu musicie mieć na to etui, gdyż to jest sprzęt jednego upadku, po prostu raz Wam upadnie i możecie się naprawdę pożegnać z tym tabletem lub po prostu wydać ogromne pieniądze na jego naprawę. Już nie mówię tutaj o tabletach, ale czy o laptopach, o MacBookach, no o wszystkim, co praktycznie Apple ma. Dobrze więc, zacznijmy może od samego wyglądu tabletu. Oczywiście z przodu mamy typowe szkło, mamy ekran Retina i nasz przycisk Home, no niestety bez Touch ID. Tył to oczywiście aluminiowa obudowa ze szklanym logiem Apple'a. Aluminiowa obudowa, która no dość szczerze mówiąc często brudziła mi się, czego ogólnie nie lubię. Dobra, przejdźmy jeszcze raz do przodu, bo tutaj nie omówiliśmy wszystkiego. Jak widzicie, takie paski, które są tutaj na rogach, które dosyć mocno lśnią, jeżeli mogę się tak wyrazić. One są po prostu przejechane kryształem, sorry, diamentem monokrystalicznym i dlatego to tak fajnie wygląda i wyróżnia się po prostu na tle innych tabletów. Jeżeli chodzi o grubość naszego tabletu, to mamy tutaj 7,5 mm i 331 gramów, co czyni go bardzo lekkim jak na swój wymiar tabletem. Oczywiście można powiedzieć, że plusem jest również 7,9 cali ekran, jednak no powiedziałbym, ja osobiście zostałbym przy tej siódemce, która jest takim standardem wśród tych średniaków, jeżeli chodzi o tablet mini. Z przodu oczywiście mamy kamerkę FaceTime, która no służyła mi może 4-5 razy w rozmowie ze znajomymi. Dobrze, jeżeli chodzi o tył, mam tutaj 5-megapikselową kamerkę, którą Wam zaraz tutaj pokażę. Postaram się Wam to pokazać. O właśnie. Kamerka, która robi dość przeciętne zdjęcia i dość przeciętne filmy, no ale myślę, że dla każdego amatora będzie jak najbardziej w porządku. Oczywiście po bokach mamy przycisk, który służy nam do tego, abyśmy nie mogli po prostu obrócić tabletem, właściwie jego ekranem. Mamy przycisk głośności, przycisk wyciszania. Mamy również przycisk włączania tabletu i jego uśpienia.
Mamy oczywiście wejście 3,5 mm jack do słuchawek. Tutaj mamy dwa głośniki oraz wejście naszego doku do ładowania. No dobrze, zajmijmy się tak naprawdę samym tabletem, bo myślę, że tutaj już wszystko zostało omówione. Tablet świetnie sprawuje się do różnego rodzaju gier i może być taką małą, przenośną konsolką. Jednak jak dla mnie jest on trochę za mały na te gry i może wam się czasami zdawać, że po prostu no macie taki większy telefon. No ale to już zależy od waszego wyboru. W tym przypadku mamy wersję 64-gigową. Bo miałem opcję wziąć 32 Aira, no ale zdecydowałem się na 64 ze względu, że trochę tych aplikacji potrzebowałem. I tablet ogólnie nie służy mi zazwyczaj do gier, tylko do pracy. Mam tam zainstalowaną jedną grę, o czym za chwilę się przekonacie. Jeżeli chodzi o architekturę 64-bitową, bo to jest zupełna nowość, no niestety nie ma jeszcze na tyle apek, żeby po prostu można było poczuć te 64 bity, choć według mnie jest to taki pic na wodę. Mamy oczywiście 4 razy większą wydajność CPU i do naprawdę 8 razy szybszą grafikę w porównaniu z poprzednią generacją. Tak naprawdę w rezultacie mamy urządzenie, które waży, no nie tak jak wcześniej wspomniałem, minimalnie ponad 300 gramów i tak naprawdę wygodnie mieści się w dłoni, co jest według mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie spodziewałem się tak naprawdę, że tak ogólnie duży tablet zmieści mi się bez problemu w dłoni. Jednak nadal nie wyobrażam sobie z takich tabletów, czy jak to się tam nazywa, jakiejkolwiek rozmowy. No oczywiście nasz tablet aktywujemy przyciskiem Home. Możemy wprowadzić tutaj również zabezpieczenie w postaci kodu. No i mamy nasz tablet. Mamy oczywiście wiadomości, mamy maila, mamy przeglądarkę Safari, mamy muzykę i szczerze powiem, nie spodziewałem się, że te głośniki będą grać po prostu aż tak dobrze, o czym się za chwilę przekonacie. Puśćmy sobie, no, choćby według wykonawców. To jest akurat puszczone na fulla, także ogólnie jak widzicie głośniki grają bardzo, ale to bardzo dobrze, czego tak jak już wcześniej powiedziałem, nie spodziewałem się po nich. No nie będziemy tutaj omawiać przede wszystkim wszystkiego, no bo to widzieliście w poprzednich recenzjach, czy to iPhone'a 4, 4S czy 5 na naszym kanale. Mamy również kamerkę FaceTime, mamy kalendarz, do którego oczywiście jest trochę inaczej zbudowany niż na zwykłym iPhone'ie, ale to wszystko można sobie poustawiać, można oczywiście połączyć się z Maciem. Mamy również zdjęcia, mamy aparat, który tak jak już wcześniej wspomniałem jest średniej jakości, robi średniej jakości zdjęcia. Mamy oczywiście tutaj w tym przypadku włączone HDR i możliwość zrobienia zdjęć w wersji 1 na 1. Mamy oczywiście naszą kamerkę, która jak dla amatora jest w sam raz i myślę, że tutaj nie ma się czego przyczepić, chociaż pewnie w następnej generacji tabletów będzie ona po prostu trochę lepsza. Jak widzicie, zdjęcia nie są złe, także nie można się tutaj przyczepić. Mamy oczywiście kontakty, mamy nasz zegar, ustawienia budzika, które tak jak widzicie w tym przypadku to jest zarówno i zegar, jak i budzik. Mamy trochę inne niż po prostu w normalnym telefonie z Apple'a. Mamy oczywiście mapy, które nadal w Polsce nie są dostępne w wersji 3D, a my sobie oglądniemy jak zawsze wersji tej 3D, choćby w Nowym Jorku. Specjalnie już przygotowałem, mam nadzieję, że to wczyta, bo ostatnio mam mały problem z internetem, nie wiem co się dzieje. No i jak widzicie mam tutaj flyover czy coś takiego, no i mamy te mapy po prostu w wersji 3D. Oczywiście te tablety możecie sobie pooglądać, czy to w Saturnie, czy w MediaMarkcie, one są wszędzie tam wystawione. Ja za swój chyba zapłaciłem, nie wiem, 2200, 2300 zł. Już dokładnie nie pamiętam, bo to było jakiś czas temu, ja chciałem się do tej recenzji spokojnie przygotować. Jeżeli chodzi o tył tabletu, który jest wykonany z aluminium, tak jak wcześniej wspominałem, to aluminium jest po części dobre, ponieważ dla mnie nie przemawiało to, że iPhone 4 jest po prostu ze szkła. Bałem się, że przy każdym upadku on mi się rozbije. Na szczęście tak się nie stało, choć tam miałem małe usterki z nim. Ale o tym może później. Jak widzicie, mapy w 3D są naprawdę świetne. Mam tutaj również zaznaczone restauracje, wszystko. No w Stanach Zjednoczonych, no powiem szczerze, mają się o wiele lepiej niż w Polsce. Mamy tam oczywiście amatorską nawigację. Mamy oczywiście filmy wideo, czy to teledyski. No jest tego dosyć sporo. W tym przypadku nie mam chyba tam pobranego. Ja to bierze po prostu. To bierze z internetu. Mamy oczywiście notatki,
Mamy przypomnienia. Photobooth, czyli taka fajna opcja z rentgenem, lustrem, tunelem świetlnym, czy tam kalejdoskopem, wycięciem, wirówką, rozciągnięciem, czy termowizją. Fajne do robienia zdjęć, czy to na te wasze Instagramy, czy to wszystko Facebooki. Mamy oczywiście Game Center. Zapraszam do dodawania mnie do znajomych. Może akurat sobie w coś tam pogramy, jeżeli macie ochotę. Mamy kiosk, iTunes Store, tu chyba nie muszę nic mówić. Oczywiście tablet i sama wersja tego tabletu to wersja 7.1.1. Jak widzicie, oprogramowanie na ten moment jest aktualne. Choć nie ukrywam, że czekam na iOS 8. Dodatkowo do zakupu tabletu, który kupiłem w listopadzie jakoś tak, chyba do grudnia była promocja, że po prostu iPhoto, iMove, Page Numbers, Keynote, to były programy darmowe, to były programy dla tych, którzy zakupili jakikolwiek sprzęt, jeżeli chodzi o ten sprzęt z Apple. Jeżeli chodzi o moje ikonki, nie mam ich jakoś strasznie wiele. Ogólnie wszystko to, co jest dla mnie najpotrzebniejsze, czyli Excel, Word, OneNote. Czasami bawię się w Keynote, no bo jest mi to potrzebne po prostu do pracy, PowerPoint. Twitter działa bez zarzutów, ja tutaj się nie mogę przyczepić. Tak jak już wcześniej wspomniałem, ten tablet jest naprawdę świetny i to, w jaki sposób jakościowo on działa, jest no nieporównywalne do innych tabletów, czy to z Samsunga, który raz miałem. Chociaż szczerze powiem, Samsung coraz lepsze robi te tablety i jestem zaskoczony, jak oni po prostu gonią tą konkurencję, a czasami może nawet ją przeganiają według niektórych. Dużym minusem dla mnie jest brak pogody na tym tablecie. Oczywiście nie wspomniałem, że jest to tablet w wersji Wi-Fi. Nie kupiłem 3G ze względu na to, że praktycznie z niego korzystam tylko w domu i czasami w pracy, gdzie po prostu mam ten internet. Dlatego zdecydowałem się, że wersja 3G nie jest mi potrzebna, nie będę brał znowu abonamentu, który będę spłacał pewnie za 2 lata. No bo tam bym potrzebował pewnie ze 4 GB internetu. Mam pogodę, którą sobie pobrałem z JoHo. Pogoda, która ogólnie się sprawdza, no ale tak. W przypadku pogody z Apple ona się praktycznie codziennie zmienia. Dla mnie najważniejsze są też programy takie jak Spotify, iBooks, iTunes, Facebook, no YouTube, Allegro. To są programy zdecydowanie stworzone dla mnie. Jeżeli chodzi o samą przeglądarkę, to nie zmieniła się tu praktycznie nic. Jeżeli chodzi o tych, którzy posiadali już iPady poprzedniej generacji, no to tutaj nie ma nic do gadania. Po prostu wszystko działa idealnie. Mamy możliwość oczywiście podglądnięcia wersji takiej e-bookowej, no i wtedy to czytanie jest o wiele lepsze. No, szkoda tylko, że nie można przybliżać, no ale myślę, że to jest kwestia następnego oprogramowania, czyli iOS 8. No, jak widzicie, możemy tutaj przeglądać sobie wszystko. I ten tablet przede wszystkim działa bardzo szybko. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, to aluminium na pewno nie jest odporne na zarysowania. Jeżeli chodzi też o wersję 3G, może zaraz. Zamontowicie, widzicie, wszystko to się włącza naprawdę idealnie szybko. Może dopowiem tylko, że jeżeli chodzi o wersję 3G, no to na pewno wersja ta będzie dla tych, którzy są gdzieś w aucie czy coś, często podróżują. Wersja w sam raz dla nich, tylko no naprawdę te 2 giga internetu to jest takie minimum, które będziecie musieli posiadać. Wersja 3G oczywiście ma tutaj takie białe, czy tam w przypadku czarnego szare. Takie tutaj tło, nie wiem jak to się nawet nazywa, pasek taki specjalny, który no po prostu widoczny, że to jest wersja 3G. Oczywiście na pewno jest to jakieś tam ładniejsze, jeżeli chodzi o tablet, ozdobienie. No ale tak jak mówiłem, nie jest to obowiązkowe, mi to nie było potrzebne do niczego. No i tak naprawdę zbliżamy się do naszego końca recenzji, to już jest prawie 14 minut, no nie sądziłem, że to mi tyle zajmie. Powiem tak, no dodam jeszcze, że iPad mini z ekranem Retiną jest dostępny w wersji 16, 32, 64 i 128 GB. Jeżeli chodzi o ten tablet, powiem szczerze, że naprawdę wyróżnia się on na tle konkurencji nie tylko swoim wyglądem, ale i również tym, co ma do zaoferowania aplikacjami oraz iOS 7. Tablet ten według mnie jest idealny dla tych, którzy często surfują po internecie oraz dla tych, którzy czasami chcą się rozluźnić wszelkimi grami. iPad dostępny w wersji gwiezdnej szarości i chyba po prostu białej, o ile dobrze pamiętam, czyż tam szarej. Dokładnie nie wiem, sprawdzę to sobie potem, żebym na następnym filmiku jakieś gafy nie puścił. Jeżeli chodzi o następny filmik, będzie to na pewno recenzja iPhone'a 5S, którego odpakowywałem dla Was, dlatego zapraszam do oglądania filmiku na naszym kanale. To by było tak naprawdę na tyle. iPad Air podsumowując, czy tam iPad mini z ekranem Retiną, to naprawdę idealne tablety stworzone dla każdego.
No, oprócz tych, którzy po prostu tabletami rzucają i im często spadają. No ale to, czy wybierzecie ten większy, który ma lepszą rozdzielczość, czy ten mniejszy, który ma minimalnie gorszą, no to to już zależy od Was i od Waszych wymagań i od tego przede wszystkim, do czego będzie Wam on służył. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą recenzję. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę i zasubskrybować naszego kanału, aby być bliżej z informacjami dotyczącymi nowych filmików, aktualności i konkursów oraz recenzji gier. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w następnej recenzji. Trzymajcie się, cześć!